Po prostu o ubezpieczeniach. Agnieszka Durska i pani Sonia Lech z Generali i będziemy rozmawiać o przedsiębiorcach i o tym, jak wygląda w tej chwili ich sytuacja, jeśli chodzi o ubezpieczenia, jak oni się ubezpieczają. Czy mamy tutaj jakieś liczby, które zobrazują nam sytuację? Y ja odpowiadam za segment małych i średnich przedsiębiorstw, co oznacza, że jest to we wszystkich właściwie firmach, jest on obsługiwany jako klient masowy, tak, tak nazwijmy, tak. W związku z tym, dosyć często klienci też tak trochę z przyzwyczajenia, po prostu wznawiają umowy ubezpieczenia. Kiedyś określili sumy ubezpieczenia na jakimś poziomie i tak przychodzą do agenta, co się zmieniło. No nie, nic, nic nie kupiliśmy nowego i pozostawiają bez zmian. I tutaj pojawił się problem w związku z rosnącą inflacją. Nie do ubezpieczenia. Nie do ubezpieczenia, w sposób naturalny wskakują w niedoubezpieczenie. tak, bo suma ubezpieczenia określona 5 czy 6 lat temu na budynek na przykład, no to już nie to samo co, co teraz. Wskaźniki inflacji rosną, wskaźniki. My na przykład też badamy wskaźniki odtworzeniowe, odtworzenia jednego metra kwadratowego obwieszczane co, co kwartał czy co pół roku, przepraszam, chyba co pół roku przez wojewodów. No i one rosną, tak? I to, I to widać. Zwracamy na to uwagę klientom w przypadku, jeżeli trafia sprawa do nas, do underwritingu. No i też często trafiamy na opór, tak? Bo klienci nie chcą płacić więcej. Co z jednej co, strony co, jest zrozumiałe, zrozumiałe tak. bo wszyscy próbujemy e, oszczędzać, bo ceny rosną e, prądu, gazu, tak, wszyscy kombinują, jak to obniżyć rachunki. I tutaj też, tak, tutaj próbują e, klienci. Natomiast e, też zwracam uwagę, że to nie jest tak, że jak ktoś podniesie sumę ubezpieczenia, nie wiem o 20%, to składka rośnie o 20%, to, to, to nie jest tak, tak. Taryfy przewidują tak zwane, tak zwane współczynniki dygresywne, i to oznacza, że jak suma rośnie, to stawka, stawka tak maleje. Wiadomo, że trzeba coś dopłacić, ale to nie będzie dokładnie tyle samo, o ile wzrosła suma. Także zachęcamy różnymi sposobami do, do podnoszenia sum i do takiego realnego patrzenia na, realnego. Na, na koszty, tak. bo a, jeśli się tego nie zrobi, czyli oszczędzamy w głupi, naj, najbardziej chyba głupi sposób, jaki możemy, a, Utrzymujemy to, co jest, chcemy mieć jak najniższą stawkę, to koszty potem mogą być absolutnie tak, tak. nie do pokrycia przez nas już z własnej kieszeni, bo ubezpieczyciel wypłaci, ale do sumy ubezpieczenia. Do sumy ubezpieczenia, albo jeżeli to niedobezpieczenie będzie yy, duże, tak, przekroczy około 20-30%, to standardem w tej chwili w ubezpieczeniach dla firm jest zasada proporcji. I kla klauzula leeway, tak, która mówi o tym marginesie, więc może się zdarzyć, że w ogóle tak zaoszczędzi 100-200 zł, a, a odszkodowanie dostanie na przykład w połowie. Ze względu na tę klauzulę? Względu, tak, mhm. tak, tak. Ze względu na tę klauzulę. Tutaj jeszcze dodatkowo wchodzą w grę polisy cesję. Bank potrzebuje sumy, powiedzmy, milion, i przychodzi klient i mówi, że milion, bo tyle bank powiedział. A to nie tak. Tak, powinien ubezpieczyć na taką wartość, jaką y, jest warta, y, to powiedzmy, przyjmijmy, że nieruchomość. A czyli idziemy troszkę na skróty, tak? Bank wymaga, y, spełniłem wszystkie warunki, bo bank otrzymał polisę, natomiast kompletnie nie doszacowałem swojego majątku, bo pamiętajmy, że majątek bank najczęściej będzie chciał ubezpieczenia murów. Tak, tak, bank murów, tylko jeżeli y, nieruchomość była kredytowana powiedzmy w połowie, to bank wymaga tylko na połowę kwoty. I tutaj bank też nie jest do końca w tym momencie zabezpieczony, no bo dostanie połowę odszkodowania. A przecież nie tylko mury, bo też przedsiębiorcy no, mają sprzęt, mają inny majątek ruchomy, który się. wchodzi w skład. Um, Całości, wartości tak, wartości tak, firmy, tak, się, dokładnie. Tylko tutaj trudno nam y, doradzać coś klientom, no bo to są przeważnie specjalistyczne maszyny. My nie potrafimy określić ich y, y, nowej wartości, jakby po, po inflacji. Tutaj już zdajemy się na y, klienta. Czyli nie idziemy za głosem, który podpowiada nam, a dobra, tak było w zeszłym roku, w tym roku też tak może być, bo w tym roku sytuacja się zmieniła. Co możemy doradzić na przykład przedsiębiorcom, czy izbom, które zrzeszają przedsiębiorców, przed czym te izby przedsiębiorców mogłyby ich przestrzegać? mogłyby na przykład nagłaśniać tak, to, 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 yy, yy, te kwestie, zwracać na to uwagę yy, i edukować, tak, z, z, nawet z takiego z ubezpieczeń, tak, jak to działa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.